to zobaczą. Oto są sądy w Warszawie na Pradze Południe. Nowe sądy, proszę Państwa, przy ulicy Teres Polskiej. Z tym, że ten pierwszy dotyczy Pragi Północ, ten drugi dotyczy Pragi Południe. Proszę Państwa, zapraszamy. No i teraz tak, co dzieje się za tymi sądami tam z tyłu, bo my nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok. My jesteśmy w Warszawie Polski, a żebyście Państwo tylko mieli orientację i wiedzieli, co z tyłu za tym sądem się dzieje, jakie tam są starocia, jakie tam są stare budynki, żebyście Państwo mniej więcej wiedzieli, widzieli, to byście się Państwo upewnili, że Warszawa jest bardzo stara. Praga Południe w ogóle jest najstarszą częścią Warszawy. Tak, nie kolumna Zygmunta, tamto kiedyś mógł być jakiś gród. Nie kolumna Zygmunta, nie starówka, tylko właśnie, że tutaj Praga Południe, ona była pierwsza. Nawet tam, jak pokazujemy w kierunku szkoły wyższej, która ma dość pozytywne wibracje, bo z Rysią tam byłam na promocji książki, tam były też wernisaże, już jakoś tak dawno nie ma tych wernisaży, to Dudziak była też, przychodzi na wernisaże do wyższej szkoły takiej menedżerskiej. Proszę Państwa, Ameryka nie ma 300 lat, a Ameryka już rękę na Biblii kładzie, a tutaj nikt Biblii nie czyta, Ewangelia w śmietniku, są moherowi lepsi, są moherowi gorsi. I teraz u tych moherowych, co tu się dzieje? Państwo zobaczą, co tu się dzieje. Już, jeżeli tu jesteśmy, chodźmy z tyłu, obejdźmy te sądy i po lewej stronie, co my zobaczymy, proszę Państwa. Co my takiego zobaczymy w świecie, który się kiwa, proszę Państwa. No, żeby to była Anglo, Ameryka, Białystok, to nie byłoby Żydów. A tutaj pełno żydziorów, mówi ta sąsiadka, babeczka na Igańskiej 20. I teraz już nie mamy się czego bać, bo tak jak Krystyna Pawłowicz mówi o faszystowskich poczynaniach Unii Europejskiej, to jest faszyzm, jakiś tam kolejny faszyzm, no bo to są te same zapędy, to nie bójmy się. Proszę Państwa, tutaj póki co mamy Symfonia Varsovia, się rozbudowuje. Ale ja wiem, jakoś tak te stare budynki były wyższe. Przechodziłam, patrzyłam, zauważyłam. Wyższe te stare budynki niż to, co oni budują. Jakoś tak teraz bieda jest taka, że nawet nie umieją dużego budynku wybudować. O co chodzi? No jeżeli to ma być sala widowiskowa, estradowa, no to niech będzie ona duża, a nie jakieś takie byle co. No, niech to będzie ciut większe, czy od Filharmonii, która jest na Sienkiewicza 10. Tutaj w Warszawie Filharmonia murowana. Oczywiście my nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok, bo w Anglo-Ameryce Białystok postawili Filharmonię drewnianą. Ja nie mówię o teatrze nowym, który tam taki przepiękny ponoć teatr wybudowali w Anglo-Ameryce Białystok. Jeszcze tam nie byłam. Jeszcze tego teatru operowego nie widziałam. Ale jak teraz pojedziemy, to może, może. Jesteśmy przy ulicy Teres Polskiej i chodźmy, obejdźmy te sądy warszawskie dookoła, żebyśmy zobaczyły te stare budynki. Właściwie też jakby kikuty. Tutaj w Warszawie kikuty mamy, proszę Państwa, na Żeraniu. Tu w Warszawie mamy kikuty w różnych innych miejscach, ale też i tu, no bo Warszawa, mówią, rzeczywiście jest jedną wielką wiochą. Tutaj wchodziłam tam do części, Państwo widzą złote z kolei napisy, Praga Południe, prawda, bo tutaj jest Praga Północ. To wychodził taki facet i taki nerwowy i tak zawsze zaglądają, tacy wścibscy, to wiecie Państwo, mentalność warszawiaka, czyli salcesonizm, taka chytrość, niezadowoleni, niemili, niesympatyczni, niegościnni i jeżeli chodzi o te budy, a la budy, proszę Państwa, to ledwie sami w nich się mieszczą. Opłaty są bardzo wysokie w Polsce, nowi lokatorzy to jakby nie istnieją, bo tak, ma się z dziada, pradziada,
mieszkanie, proszę Państwa, to wtedy tak, ale żeby kredyt mogli ludzie wziąć, mieszkanie sobie kupić, to nie, bo za kredyt, to potem za sam kredyt trzeba byłoby spłacać, bo to były te napiwki, na lichwę się brało na procent i teraz nowa era, proszę Państwa, zobaczymy, czy to się ziści, czy to się sprawdzi, bo te żydziory przeciwstawiają się tej linii mysiej, w której są sami. Przecież jest, proszę Państwa, linia mysia. Ludzie często wstydzą się tej linii mysiej i mówi: och, ja nie jestem katoliczką. Ja mówię, no tak, taka niekatoliczka, która chodzi do kościoła katolickiego, to jaka to nie jest katolicka sfera. I także, proszę Państwa, oni sobie siebie samych oszukują. Sami sobie pozwalają na to wszystko. Ja wczoraj nie pozwoliłam, proszę Państwa, na goszczenie tej wielkiej Ewki. Ja przepraszam bardzo, przyszedł babsztyl, będzie tu się kąpał, będzie tu się mył, będzie potem pił wody, przelewał i ona tak przelewa te wody, no bo teraz, wiecie Państwo, rzeczywiście nie chce się jeść, że to wszystko słychać, że to wszystko słychać. To po co taki babsztyl nam potrzebny, która jeszcze chora, nogę ma chorą, o proszę bardzo, Praga, południe, proszę Pani, po co nam taki babsztyl? Także chodźmy, to są wszystko nowe tereny, nowe bloki. I jak taka, powiedzmy, jednostka przeciętna przechodzi, to tak przechodzi, że jakby zajmowała cały chodnik w Warszawie. Taki jest układ, taki styl. Jest niezadowolona, gapi się, wściepsko, ciekawska. Także Państwo zobaczą, bo to są sądy i kurnik już siedzi pod tym. No, jesteśmy za ratuszem. To taka południe, ratusz. Tutaj ten troszeczkę spokojniej, ten facet w czarnej bluzce z napisem. Państwo zobaczą, co my tam widzimy z tyłu. To jeszcze nic. Zaraz zobaczymy więcej. Jaki zyw! Jakie stare trupy! Jakie stare domy! I jeżeli chodzi o Pragę Południe, Warszawa, bo tu nie jest przecież, jeszcze raz podkreślam, nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Praga Południe jest najstarszą częścią Warszawy. Jaki syf! Jakie stare domy! Proponowałam Państwu już dawno. Zobacz, sąd rejonowy. Warszawa, Praga Południe. Piękny, jaki ten sąd. Jest piękny, nowy, szary i kaślący. No bo oczywiście ten facet, który wylazł tam, żeby kopcić papierosy, no to nie obyło się bez kaszlenia, wiecie Państwo. Jak kopcą, palą papierosy, to mają żółte pazury. Kaszlą, rak dla siebie i dla ciebie. No bo jeżeli ty jesteś w tym samym pokoju i jak ten Janek Witek żył był, to jeszcze o tyle był grzeczny, że nauczył się u siebie otwierać okno i potem zamykać. Otwierać okno i potem zamykać. Także proszę Państwa, jakie tu są stare rudery. Niech Państwo tylko zobaczą. No nie wiem, czy nam się będzie chciało tam daleko iść, ale to w sumie nie jest aż tak strasznie daleko, ale już tutaj przez te pręty widać kikuty, stare domy. Żebyście Państwo tylko wiedzieli, żebyście Państwo sobie uświadomili, jaka stara jest Warszawa. To są, wiecie Państwo, jeżeli mówimy o moherowych lepszych, moherowych gorszych, no to przecież wiadomo co to, wiadomo kto to, że to całe 2000 lat się ciągnie. Ale oczywiście przecież te święta, te zwyczaje i praktyki, które są dzisiaj znane, wcale ich nie było na przykład 1000 lat temu. Prawda? Bardzo dużo jest zwyczajów i praktyk, które się Bogu nie podobają, ale one weszły, zostały uświęcone i tylko dlatego, że zostały przez klechy, że tak powiem, uświęcone albo przez elementy polityczne, to wcale nie znaczy, że są zgodne z poglądami Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus też nie prezentował osobiście jakichś poglądów, no bo Jezus powiedział: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Państwo zobaczą, jak się czai, jak się tu czai. Nie ma, proszę Państwa, samochodów na ulicy, ale korek często robi się sztuczny, no bo tutaj po południu to w Warszawie będzie dramat z tymi korkami. Będzie dramat, proszę Państwa. No, Warszawa jest jednym z najbardziej zakorkowanych wioch
na świecie, proszę Państwa. No i już skręcimy w lewo, no bo tutaj wiecie Państwo, nowe firmy, nowe i stuki, puki, huki, Polska wciąż na dorobku, nie ma mieszkań, ludzie nie mają mieszkań, ale uwaga, uwaga, dobrą nadzieję dała Beata Szydło, że będą ludziom załatwiane mieszkania. Skąd to będzie linia? PO się wścieka, jak to mówią, że te żydziory się wściekają, nie ustępują i chcą bardzo skutecznie przeszkodzić Polsce, czyli jakby sobie, prawda, sami sobie na to pozwalają, że skarżą, a to tu, a to gdzie się da i są uśmiechnięci, co nie omieszkała powiedzieć Beata Szydło, że w tym Sejmie Unii Europejskiej uśmiechacie się, gdy skargę na Polskę składacie i to się odczytuje publicznie. Słowa przeciwko Polsce. Także kichają, choć są zdrowi. Kaszlą, choć nie potrzebują, ale tak się przyjęło w tej linii moherowych gorszych, no bo moherowi lepsi to chyba by się kombinacją, salcesonizmem nie zajmowali, a jednak ci się zajmują, proszę Państwa. Młodzi, starzy, starych coraz mniej prawie nie ma, tak jak mówię, że jak nie kijem, to pałką chcieliby tutaj jakichś dziadków zareklamować w Warszawie. Nie ma. Warszawa jest po prostu bardzo stara, a ludzie krótko żyją. 40 lat. No ile pożył Janek Witek, ile pożył Laskowski, Grzegorz, ile tam inni pożyli. Tyle co nic. Państwo zobaczą, jakie mamy dekoracje. Jakie mamy piękne dekoracje. Prawda? I to jest, proszę Państwa, świadectwo starych domów, które stoją za sądami przecież, bo okrążam, skręcając w lewo i jeszcze raz w lewo, za sądami na teres polskiej. Jakie tu są starocie? Jakie tutaj są starocie, Państwo zobaczą. Nawet nie trzeba tej kamery wysoko pokazywać, a widać, jakie tu są starocie. Przecież te mury to pamiętają chyba pierwszą wojnę światową, proszę Państwa. Coś okropnego, ale mnie to bawi, bo tu można muzeum zrobić. Bo tylko ten komin jest nowy. Ten komin jest nowy. Także co, kontynuujmy. Skoro Polacy nie umieją sobie dać mieszkań, zapewnić sobie pokoju, bezpieczeństwa jako takiego, to co my będziemy tutaj mówić o tych migrantach, o tych uciekinierach? Przecież oni nie będą mieszkać w chlewku, tak jakby sobie tutaj może Polacy myśleli, że och, my ostatecznie może ugościmy ostatecznie, ale damy jakieś chlebki. Wiecie Państwo, jacy są Polacy ciekawi. I tak samo z tej linii ci, z tej linii PO. Och, my się podzielimy, ale dla siebie wypłaty po 40 tysięcy, premii po 40 tysięcy, a im to tam zasiłek 600 zł i 604 zł. Conchita.